Słoneczko. Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku z Farminga, oczywiście dwudziestki na Androida, na iPada, na co tylko się damy, oczywiście gramy sobie na iPadziku, bo na telefonie mi nie poszło. Miejmy nadzieję, że to poprawię w niedługim czasie i da się też pograć, ale mniejsza z tym, ciśniemy sobie dalej, jak widzicie pieniążki na moim koncie, jednak musiałem sobie pograć troszeczkę poza odcinkami, pisaliście, że nie grał. Ale się nie dało, bo bym musiał robić po 15 razy te same akcje, a jednak chcę robić te odcinki po 20 minut i w miarę częściej. No i wiecie, że tu renderowanie trwa 3 godziny prawie, więc no muszę to jakoś po prostu sobie nadrobić. Piękny wschód słońca nas tutaj przywitał, bardzo fajnie to wszystko wygląda graficznie i generalnie tak, no co, po prostu sobie pokosiłem trochę pól, te które miałem już zasiane, żeby 5 razy nie było to samo. Pierwsze co, bierzemy się oczywiście tutaj za podczepienie naszego fenda, bo będziemy jechać sprzedać siewnik, jeszcze nawet dzisiaj wręcz, ale co najważniejsze, to polecimy sobie najpierw ze słomą, z racji tego, nie będę spytał o słomy, bo będę szedł w krowy, więc mi się to od razu przyda, nie będę o tym mówił o słomy i w ogóle, więc luzik, bo niby jest tam jakaś fajna cena za słomę, bo niby jest akcja strych, zapotrzebowanie. No niestety strychu ja tutaj nie widzę i nie wiem jak to znaleźć, więc tutaj niestety, ale słabiutko z tym właśnie jest, mniejsza z tym, tutaj kombajnuję sobie, praktycznie wszystko sobie ostatnio cisnąłem właśnie w akcję, że tak powiem, akcja z rzepak, z racji tego, że kupiłem tą talerzówkę, która ma możliwość sobie siania oczywiście od razu też z uprawą. I tutaj bardzo serdecznie dziękuję wam za komentarze, dziękuję widzom. Mateusz Mazur mi tutaj właśnie wspominał o Wanderstacie i dziękuję, bo chciałem właśnie o to pytać, czy on ma takie funkcje jak w Farmingu 19, z racji takie, że chodziło mi o uprawę i siewy. Więc my sobie od razu, czekajcie, wejdę, tak, pojazdy. I to jest to chyba, tak? To jest nasz siewnik. Strotman. Tak, to jest to, sprzedaj. Jo, nawet mi tutaj pokazuje, że to jest 110 tysięcy, czyli stać nas idealnie teraz na nasz siewniczek. Od razu idziemy sobie do sklepu, zwieziemy sobie go na gospodarstwo. I piękna sprawa, że możemy od razu uprawiać i też siać. Także naprawdę tutaj dużo nam pomoże w naszym gospodarstwie ten siewnik. Ale też będę mógł sobie działać, no przynajmniej na razie na jeden, może na dwa. Zobaczymy jak to będzie z wymaganą liczbą koni chodzić do talerzówki. Czemu już ty nie podczepił? Nie gadajcie, że już myślałem, że jak ma za małą liczbę koni, to nie będę mógł go nawet podczepić do przewiezienia tego na farmę, ale całe szczęście się udało. Przepraszam, że tak troszkę już zmulony jestem w ogóle, ale po dzisiejszym nagrywaniu dla was już naprawdę tyle odcinków. Szczerze, to dzisiaj jest 5 albo 6 odcinków, tak żeśmy nagrali. Niby jakiś na zaś, niektóre nie. Ale też na jutro tak wyszło, że dla mnie akurat są dwa. I są to znów, tak jak wspominałem, Rafcik wraz właśnie z Farmingiem 20. Tak ostatnio mi się przyjęło i dosyć fajnie. Widzę, że dosyć gabarytowo podobnie wyglądają, jeśli chodzi o te nasze nowe dwie maszyny. No i gospodarstwo nam się rozwija. Myślę, że już w kolejnym odcineczku postaram się, abyśmy poszli, kurczę, już właśnie w te krówki sobie, bo czytałem wasze komentarze, za które też dziękuję i w miarę, które ja będę czytał, to będę postarał się oznaczyć serduszkiem. Ale jeżeli teraz w tym momencie napiszesz hashtag mafiasolec, no to przypnę ci, wariacie, serduszko. Jakiś fajny komentarz na temat odcinka. Ja nie zapomnisz o hashtagu, to znaczy, że obejrzałeś do tego momentu, więc możesz zostawić jadą łapkę w górę, a może i nawet sobie to, jeśli się spodoba. Dobra, mniejsza z tym. Pierwsze co, bierzemy się teraz do case'a, wsiadamy do niego, do środeczka. Jesteśmy przypięci już z żweczką i ciśniemy sobie na pola, aby od razu siać, bo na pewno będę tutaj siał sobie dużo rzepaku. Oglądam Ananaska, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Zaczął właśnie teraz serię z Farminga 20, jakieś tam różne takie wyjaśnienia, co i jak, co najlepiej siać, co lepiej omijać. Wiecie, jak było to w Farmingu 20, jeśli 19, bo zresztą mi się teraz to wszystko myli. Więc jeśli jeszcze go nie oglądacie, to bardzo serdecznie zapraszam, bo bardzo dużo nam zawsze pomógł przy serii od zera.
i innych seriach, bo wiedzieliśmy, co najlepiej się opłaca, a co też nie. Wiadomo, to też zależy od danej mapy, zależy, ale i tak zawsze już dużo jego filmiki pomagały, bo nie musieliśmy tego sami w miarę testować. Więc tutaj się okazało, że najlepszą uprawą w FS20 okazał się właśnie rzepak. Tu się mega cieszę, bo od samego początku ten rzepak chciałem sobie uprawiać. Ale wreszcie też przyszedł czas, żeby kurczę, no, zacząć sobie troszeczkę ogarniać inne uprawy, bo czy ta słoma nawet, czy nawet soja, bo soja też ma bardzo fajne pniączki, więc myślę, że tu fajnie by było to sobie oczywiście ogarnąć. I mówię, ten odcinek miałem nagrywać wcześniej, ale żeśmy tak to wszystko poogarniali, musiałem porenderować odcinki i to wszystko, bo już chciałem mieć spokój. No i nie powiem, bo musiałem tutaj troszkę poszukować tego serwera, a przy okazji oglądałem jeszcze Ligę Mistrzów. Najgorsze jest to, wybaczcie, że tutaj tego nie będę podnosił, ale nie ma sensu, z racji tego, że... kurde, muszę jakoś inaczej to jechać, zacząć siać, dobra. Raczej chyba za duży pomiędzy jednym a drugim, choć może się uda. Chciałem, wiadomo, jakiś fajny odcinek przeszykować, no to i było szykowania tutaj bardzo dużo. No więc sobie tutaj działałem, mam już 3 godziny na sejwie, także szczerze nagrałem tutaj jeden odcinek, bo na ten pierwszy sejw to był nagrywany w ogóle jeszcze na koncie tutaj od farminga, więc oczywiście musiałoby się to wszystko tam usunąć. A teraz już musiałem sobie cisnąć oczywiście od nowa, także no chwilkę pograłem, przy okazji pogadałem Ligę Mistrzów, no tutaj mega się cieszę, że pierwsza dziękuję Barcy. No nie można powiedzieć, że się podłożyła, bo podłożyłaby się, gdyby zremisowała ten mecz, ale na całe szczęście walczyli, że tak powiem, wygraną w końcówce i dzięki temu Borussia przeszła sobie dalej w Lidze Mistrzów, ale niestety bardzo, ale to bardzo szkoda mi Ajaxu i oglądałem ten mecz praktycznie od drugiej połowy już cały, bo był naprawdę mega ciekawy i byłem bardziej ciekawszy niż co tu się wydarzy, bo no tutaj myślałem, że naprawdę bardzo się podłoży lub coś wyjdzie nie tak i faktycznie tutaj wszystko Inter postawi na kartę, a jednak się, że tak powiem, udało. No niestety GPS tutaj w FS20 nie ma, jak w 19, ale muszę sobie jakoś to tak zacząć siać, z racji tego, że mówię, nie mogę tego podnosić. Powinna być jeszcze fajna opcja, jak takie coś jak podnoszenie, bo jest rozkładanie maszyny i jej praca, tak? Tutaj, że tak powiem, są trzy funkcje, jest X, V i B. Czyli takie trzy najważniejsze funkcje, jeśli chodzi o ogarnianie maszyn w farmingu. No a niestety tutaj wszystko jest pod jednym schowane, więc no muszę sobie radzić tak, a nie inaczej i czasami muszę jeździć sobie tutaj nierealnie. Generalnie najbardziej zaczęło stresować mnie to, że wchodząc sobie do gry waliło mnie jakiś błąd z saver. Musiałem sobie wybrać, którego kto, oczywiście wziąłem ten najnowszy, gdzie miałem najwięcej zrobione, ale też miałem aktualizację iPada. No i niestety dzisiaj wchodząc do gry, zaraz wam pokażę, co się dzieje, zaczęły się bugować tekstury słonecznika. I wcześniej przynajmniej chyba tego nie zauważyłem, teraz nie wiem, czy to jest wina farminga, czy to jest wina iPada w aktualizacji. I generalnie ta gra nie jest taka płynna, mi się wydaje, jak była wcześniej. I teraz sam naprawdę nie wiem, co mam o tym myśleć i co mam z tym zrobić. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej uda mi się to poprawić. Czekam na jakieś w ogóle aktualizacje. Dawajcie znać, jeżeli by były jakieś aktualizacje, bo może nie zawsze wszystkie będę widział. Choć tutaj iPad ma takie coś sobie budowane, że codziennie on mi się o jakiejś tam godzince wieczornej odpala w ogóle internet nie? I pobierają mu się wszystkie aktualizacje, jakie mu są potrzebne, więc miejmy nadzieję, że farminga i takie inne sprawy też sobie ogarnę. No super, mam 10 minut odcinka, więc myślę, że tutaj sobie zdążę spokojnie to pole zasiać i jeszcze pociśniemy sobie tamtym. Proszę, proszę bardzo, powiedzcie, że rzepak. Powiedzcie, że rzepak. Uwaga, 3, 2, 1, start. No i czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne, ale nie mogło być piękniejsze, bo miałem rzepaku z 20 parę ton? Kurna, idiot, ale normalnie... Ale się morda cieszy, nie? Lubię takie coś, jak się na odcinkach przydarzy. Bo to od razu banan na twarzy wyskakuje. Zaraz się przesiądziemy do naszego kombajnu sprawdzić, jak tam mu idą. Jak tam mu idą żniwa. I będziemy wtedy się sypać. Poczekajcie, znowu będę go widział. Kosi na razie, więc jak kosi, nie widziałem chyba informacji, że ma prawie pełny pionik. Więc poczekamy jeszcze. 7500 na koncie. No to będzie akurat na opłacenie moich pracowników, że tak powiem. Bo jednak troszeczkę oni potrzebują. Ok, tutaj muszę sobie oczywiście cofnąć.
i czy damy radę zabrać. Jakbym dał radę, to wpadnę ze śmiechu. Kurde, dam radę chyba. Znaczy nie padnę ze śmiechu, tylko będę bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Ten GPS by się przydał, bo lekki ruch, zły ruch i już będziemy mieli lipę, ale chyba dajemy radę, nie, jednak nie, troszeczkę mi zjechał. No nic, mniejsza z tym. Ale teraz będziemy sobie zasuwać. Wygląda tak prawie na GPS-ie. Wiadomo, nie powinno się tak siać, ale to jest talerzówka z podsiewaczem, że tak można, jest to farming. No to pozwólcie, że tak będę robił, żeby po prostu było szybciej, żeby można było się jak najszybciej rozwinąć. Za komentarze już Wam dziękowałem i będę Wam przypominał o nich, bo naprawdę miło się czyta i dużo naprawdę pomagają, no bo niestety, jak sami wiecie, no ja nie mam czasu na wszystko, żeby tak każdą grę do podszewki, od podszewki ogarnąć. No niestety są jeszcze inne gry, jest Farming 19, na którym skupiam największą swoją uwagę, ale cieszę się, że taka jest duża aktywność na tą grę i tak często ją chcecie oglądać, więc no tutaj teraz fajnie wyszło, że akurat mała luka w moich seriach z Farminga powodu zera, teraz troszeczkę weekend się właśnie nie udało ponagrywać jej, tak troszkę się zrypała, ale już sobie nadrabiamy, więc akurat w międzyczasie teraz mówię sobie panie zrówawci, który też Wam zarąbiście się spodobał, co nas mega za się cieszy, bo już nie mogliśmy znaleźć gry, która by naprawdę tak siadła sam raz dla Was. I tutaj naprawdę, o Jezus Maria, no i to jest kurde właśnie to, powinno sobie siać raz przy razie, gdyby nie byłoby tego problemu, ale to teraz będzie zarąbiście wyglądać, nie? Wiecie co? No nie, no ja też ogólnie muszę to skończyć, bo jak wezmę się za inną robotę... Och Jezus, kto by pomyślał? Zapomniałem o tym na śmierć, wiecie, przyzwyczajenie jak z poprzedniego farminga, no to jeszcze przez długi, długi czas pewnie nie będę musiał do tego przyzwyczaić, ale myślę, że sezon 2-3 to powinienem już w miarę ogarnąć. No szkoda, kurczę. Ale dobra, pojeździmy sobie teraz troszkę ze środeczka, może nie będzie nam ono aż to tak bardzo uprzykrzało, bo nie będziemy aż tyle tego widzieć pola, więc nie skupimy na tym jak ich większej uwagi, okej. Nie, fajnie się tu w środeczku teraz ogarnia i naprawdę w miarę sobie to ta gra z tym wszystkim, że tak powiem, radzi. No jeszcze dwa przejazdy mam gdzieś, tak dobrze liczę, dwa przejazdy chyba do końca i jedziemy zmieniać siewnik na szybkości rych, cych, puch, lecimy drugie pole, zobaczymy sobie, może tam już będziemy siać tak jak Pan Bóg przykazał, czyli raz przy razie. Tutaj mówię, z racji, że to talerzówka była, no to nie bawiłem się aż tak to bardzo. Okej, okay. No kurde, niczym stadiony tutaj, myślę, że jakbyśmy to pod stadion sprzedali, to i grube hajsiwo by wpadło. Póki co jeszcze nie myślę o polach, szczerze Wam powiem, nad zmianą maszyn też nie, na razie kupiłem takie, że tak powiem, jedna, dwie najpotrzebniejsze. Może ta talerzówka nie była wcale taka potrzebna. Nie pomyślałem, tak szczerze Wam powiem. Myślałem, że jednak ten siewnik no nie będzie oprawował siewnika jak poprzedni farmika, bo by było za łatwo po prostu. A jednak tutaj psikus. Fajnie, że tak się stało. Jeszcze wiecie, no nie testowałem tego, ale ufam właśnie tutaj Mateuszowi na słowo, że mnie nie okłamał właśnie z tym siewnikiem, bo troszeczkę by było mi smutno, że kurde, kupiliśmy sobie siewniczek, no i tak pewnie, tak bym go kupił, tak, no ale winę trzeba na kogoś zwalić, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie, litera się ma, dojedźmy chociaż do końca, żeby kolejna faza nie wyskoczyła, bo to już w ogóle by nie wyglądało za fajnie. Jak się nie mylę, to kombajn zmieścił wszystko w jeden zbiornik, więc tam za dużo nie ma, raczej 6 ton. 6 ton razy 1400, no to zawsze koło tych 10 tysięcy będzie. Okej, okay, dobra, podnosimy, składamy sobie talerzówkę. O Jezu, bym się przesiadł do środeczka. Jedźmy sobie na górko, moglibyśmy jechać i umyć talerzówkę. Pojedziemy na innej kurzy. Wyczerpuję sobie tak tą talerzówkę, postawię tutaj coś pieniędzy, bo nie widzę na podwórko taką brudną. Ale zanim się odczytujemy, idziemy zobaczyć jak tutaj ten kombajn sobie daje radę, jak go przejmę na tym chwilę, żeby skosić ten rzepak i jak najszybciej się tutaj wysypać, bo on godzinę będzie mi tu zawracał. Ja szczerze to jest za szybko i zawróciłem, więc ludzie nie dziwią, one tak sobie nie dają rady w zawracaniu. Pomoc ludzi zakończył bardzo no super. Lepiej ja je wiem. Okej, przyśmiemy sobie. No, żeśmy jeszcze się na dobre nie rozstali z tym kolantem, że tak powiem, na poprzedniej serii
to za wszystko, a tutaj już do nas tak pięknie nie zajdą. Welcome home. Witamy bardzo serdecznie wszystkich. Będę powiem, że pograłbym sobie ciekawostkę na takiej mapie. Fajnie by to naprawdę wyglądało. Okej, mamy już wyżnikowane. Teraz mi czekać na kolejne żniwa. Na razie te trzy pola mam nadzieję, że wystarczą w zupełności. Nie mam krów. Jak pojawią się krowy i pojawi się trawa, prawdopodobnie ta trawa, nie wiem właśnie na jaki. Chciałbym jakieś dwa malutkie pola. Niestety szkoda, że tutaj nie ma powiększania. I w ogóle sprawdźmy, jak to wygląda na mapie. No małych pól już nie ma. Najmniejsze są u mnie. Duża mapa nie jest, więc myślę, że ta seria w ogóle będzie fajnie. Czekajcie, tak podjadę, bo źle podjechałem. Ta seria w ogóle będzie fajnie wyglądać. Niestety z taką przyczepą będziemy musieli udać się na skup. No ale trudno. Nic na to nie poradzimy. Więc tutaj naprawdę ta seria może fajnie minąć nam. Zobaczmy, jakie są ceny w ogóle takich najdroższych pól. Już wiecie, sprawdzałem na początku, ale nie pamiętam. Powiedzmy kup. Masz za mało pieniędzy, żeby kupić, ale mnie interesuje, ile ono kosztuje. Nie ma czegoś takiego podanego? Ciekawe miejsce, resetuj. Ej, słabo. Nie, bo kliknę kup i jeszcze kuźwa za 7000 mi kupi. Nie no, za 7000 jakby mi kupiło, to bym był w szoku. Dobra, kończę sypać, bo nie mam czasu, muszę jechać na skup. W ogóle zobaczmy, gdzie jest ten skup. Czyli to gdzie zawsze i wam przy okazji pokażę tekstury, bo to jest tam, gdzie myślałem. Dobra, spoko. Kombajn niech zostanie tutaj jeszcze na chwilę. Ja już sobie, że tak powiem, wchodzę w fędziora. O, musimy się obrócić, bo szkoda wypadek by tu spowodować. Ależ pięknie tutaj wygląda ten Thunderstar na naszym gospodarstwie. Fajnie się wpasował. No jak będą już krówki, to już w ogóle będzie naprawdę fajnie i zaraz wam pokażę, jeżeli ten słoneczek, jeżeli jest tutaj cały czas. Okej, lewa, prawa i łogi, nadłogi. Dobra, nic nie jechało, na całe szczęście. Znów jadę tędy, ale to przez to, że chciałem wam to pokazać, no i wam nie pokażę, więc od razu sobie wykręcam i jadę tutaj normalnie już jak trzeba drogą. Znaczy najpierw musimy przejechać przez cały sklep, więc to tak nie wygląda jak by trzeba było. No szkoda, ten słoneczek mi tutaj zniknął, bo właśnie jadąc sobie na skup, sprzedając rzepak pod odcinek, no niestety się tak okazało, że wyskoczył właśnie, że potrzeba coś zrobić z teksturami. O Jezu, już myślałem, że tutaj mi wjedzie. Okej, dojeżdżamy sobie. Fajna cena, bo sprzedawałem bodajże na początku rzepak po 1300 coś, teraz ostatnie 1255 sprzedałem, no a teraz mamy naprawdę prawie 1500, tak? No prawie 1500, więc to jest naprawdę super cena. I ile dostaniemy? Tak jak mówiłem? O nie, tu jest 7000, tylko to naprawdę bardzo mało było w zbiorniku, za dużo żeśmy nie kosili. Nawiezione było, bo mam siewkę oczywiście, mam rozsiewacz. Pierwsze co było dla mnie priorytetem, to zakupić sobie właśnie rozsiewacz. Bo mi to było naprawdę mega potrzebne. Wiecie co, ja sobie tu zaraz stanę na sklepie. Która to jest w ogóle minuta odcinka? 18. Tak jak mówiłem, będą to krótkie odcineczki. Po prostu, żeby były częściej. Może kupiłem sobie siewnik, ale jak sieję, to zobaczycie dopiero sobie, myślę, że na spokojnie w kolejnym odcinku. Ja teraz sobie myślę, że fajnie mogę, mam już przygotowane, więc myślę, że najbliższy odcinek pojawi się już koło weekendu i nie będziecie źli o to, że te odcinki są po 20 minut, ale uwierzcie, że chcę je po prostu jakoś w miarę szybko wrendrować, bo nic nie mogę wtedy sobie na kompie porobić, tylko czekać bezczynnie. Nie wiem, zobaczę, bo może ten zrobię, że zostawię na noc na renderowanie, pójdę sobie normalnie spać, bo i tak jutro o 6:30 wstaję, bo muszę pomóc kumplowi właśnie z drzewem, więc no niestety za dużo już sobie dzisiaj nie pośpię, bo już mamy praktycznie 12, więc zanim mi się to by wyrebrowało, to ja bym chyba dostał jakiegoś zawału. Okej, słomy nie jadę sprzedać, tu mogę jednak sobie weźmiemy i normalnie płot cofniemy jak trzeba pod inne przyczepki. Okej. No w miarę fajnie się cofa, że tak powiem. Ajajaj, nie mógł się złamać już. Za szybko. Słuchajcie.
O, proszę bardzo, jak pięknie. Dobra. No i prawie tak jak zaczęliśmy, tak będziemy sobie kończyć ten odcinek. Ja wam, wariaty, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Może krótko, ale powiem wam fajnie. Tak się wchodzi, nagrywa, chwila, moment, wychodzi. Myślę, że będzie to fajnie wciągało. Tym bardziej, że ta mapa nie jest naprawdę duża, a ja będę tak się starał, żeby na odcinkach ciągle działo się coś nowego. Także co? Pamiętajcie o łapce w górę. Fajnie, jakbyśmy tak strzykoła wbili, bo dawno już nie było pod efesem. Jest, pomimo, że tu jest tak dużo tych odcinków, że nie idzie naliczyć. Także co? Do kolejnego odcinka, strzałeczka i na razie. Trzymajcie się, cześć!